Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego księża, biskupi boją się bractwa świętego Piusa X. Zapraszam. Wiele osób, które w jakiś sposób weszło z nami w kontakt, doświadczyły tego, że na przykład na kolędzie księdzu bez problemu można powiedzieć, zwykłemu księdzu z parafii, bez problemu można powiedzieć, że było się na nabożeństwie u zielonoświątkowców, że uczestniczyło się w jakichś tam ekumenicznych nabożeństwach z wszelakimi niekatolickimi wyznaniami. Zwykle spotka się to z taką aprobatą, mniej lub bardziej entuzjastyczną. Natomiast gdy się powie, że uczestniczy się we mszy świętej trydenckiej, to przeważnie reakcja kapłana jest, pierwsza reakcja to jest strach, najpierw jest pewne niezrozumienie, o co chodzi, gdy ta idea już przedostanie się do świadomości, jest strach i słowa w stylu, ale przecież to nie katolickie, przecież to jest poza jednością Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiele osób szokuje, dlaczego tak to wygląda, dlaczego praktycznie wszystkie wspólnoty, które gdzieś tam są poza Kościołem, są traktowane dobrze, a Bractwo Świętego Piusa X, które przecież jest zgromadzeniem katolickim, wprawdzie z nieuregulowanym statusem kanonicznym, ale jednak korzystające na przykład z osobistej jurysdykcji papieża Franciszka, a to bractwo właśnie jest traktowane jako praktycznie jedyne zagrożenie, także właśnie można odnieść czasem wrażenie, że bractwo to jest w zasadzie jedyne, co jest w jakiś sposób jeszcze groźne dla współczesnego społeczeństwa. Takie można by odnieść wrażenie, gdy właśnie słucha się co niektórych, czy sporej części kapłanów, którzy dzisiaj posługują w parafiach. Dlaczego tak jest? Otóż współczesna formacja kapłańska w dużej mierze bazuje na przekonaniu, że Sobór Watykański II to była wiosna w Kościele. Kapłani są formowani w ten sposób, że teraz właśnie Kościół otworzył się na świat. Właśnie na Soborze Watykańskim II Kościół tak się otworzył, teraz wychodzi do tego świata, dostrzega wszystko, co jest dobre w tych innych wspólnotach i teraz tak razem będziemy ten świat zmieniać. Kościół w końcu spełni swoje takie wielkie zadanie, zmianę tego świata wspólnie z tymi wszystkimi wspólnotami, bo przecież trzeba się nie walczyć ze sobą, tylko trzeba się przecież dogadywać. A wcześniej, no przed Soborem, to Kościół był taki średniowieczny, właśnie tak uważał, że tutaj trzeba walczyć i innych potępiać i cały czas tylko tak potępiał. Tak to mniej więcej jest przedstawiane. I uwaga, teraz pojawia się pewne zagrożenie. Uwaga, są tacy, którzy chcą wrócić do tego, co było przed Soborem. I oni to są właśnie tacy średniowieczni inkwizytorzy, którzy wszystkich potępiają. I to są właśnie lefebryści. Trochę to karykaturalnie przedstawiłem, ale tendencja taka jest. Mniejsza lub większa. Bardzo często można się spotkać właśnie w formacji kapłańskiej z takim przedstawieniem sprawy. Dlatego też kapłani dzisiaj, tacy zwykli, prości kapłani, gdy właśnie mówi się o innych jakichś tam wyznaniach, no to właśnie w duchu tego otwarcia, tak, dobrze, razem zmieniajmy świat. A gdy się powie o Bractwie Świętego Piusa X, o Starej Mszy, no to zapala się czerwona lampka. Uwaga, to inkwizycja, średniowiecze. I wtedy już pojawia się właśnie ten strach i przerażenie. I co to się nie będzie teraz działo? Uważam, że jest to jedna z najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy. Tego, dlaczego kapłani, a nawet biskupi często reagują na nas wręcz alergicznie. Inna przyczyna, ale to już jakby z innej strony, ze strony wyższej hierarchii, przede wszystkim tej, która gdzieś tam umoczona jest w różnego rodzaju, powiedzmy, że nieczystych sprawach, czy to finansowych, czy moralnych, to znaczy z tej strony, a ta strona też wcale mała nie jest. Oczywiście bractwo wydaje się być szalenie niebezpieczne, bo bractwo jest zupełnie spoza systemu. Tak? I wszyscy, którzy gdzieś tam właśnie tworzą taką siatkę w Kościele, różnego rodzaju takich mafii, tak, które gdzieś tam kręcą swoje czarne, brudne interesy, tacy ludzie obawiają się tych
na których nie ma żadnych haków, tak? Których nie można gdzieś tam na czymś przyłapać, na których nie nazbierało się wcześniej w czasach seminaryjnych jakichś haków, za których nie wiadomo za jaki sznurek tam pociągnąć, żeby coś osiągnąć, żeby kogoś tam uciszyć. I dlatego moim zdaniem to jest też bardzo opatrznościowe, że bractwo jest w tej, a nie w innej sytuacji, to znaczy w kontekście oczyszczenia Kościoła z tych wszystkich brudów, w kontekście oczyszczenia Kościoła z tych mafii, powiedzmy to dosłownie, wewnątrzkościelnych, które kręcą tam swoje brudne interesy, również właśnie to, że bractwo jest zupełnie poza, że stworzyło swoje własne, powiedzmy, że na poziomie takim prawnym, własne, odrębne struktury, choć oczywiście jest to zgromadzenie, bractwo jest zgromadzeniem katolickim, natomiast przez to, że nie ma uregulowanego statusu kanonicznego, no jesteśmy tak prawnie odgrodzeni od całych tych struktur, w praktyce, realnie, i to odgrodzenie myślę, że ostatecznie właśnie obróci się zdecydowanie na korzyść całego Kościoła. Bowiem my będziemy tą częścią, jesteśmy tą częścią Kościoła, na którą nie ma, tak, na którą te mafie kościelne w tej chwili nie mają broni, wobec której nie mają broni, to znaczy nie jesteśmy tam w żaden sposób uwikłani, umoczeni w ich wszystkie interesy. Oczywiście, że u nas też mogą być różnego rodzaju problemy, bractwo też mogło się zachować gdzieś tam w sposób nieodpowiedni, to jest jak najbardziej możliwe. Natomiast bycie poza tymi strukturami, w których zalęgło się w tej chwili tak wiele różnego rodzaju zła, również ma swoje zalety i myślę, że część takich reakcji alergicznych na bractwo może wynikać właśnie stąd. To znaczy, wcześniej mówiłem o tych, powiedzmy, dobrych, zwykłych, prostych księżach, a teraz miałem na myśli tych członków już takich dosłownie mafii, którzy tam kręcą jakieś swoje czarne interesy. Oni też bractwa nienawidzą, bo boją się, że bractwo to jest taka organizacja, z którą nie wiadomo, co ona zrobi. Gdyby właśnie nagle dostała jakieś ważne stanowiska w kościele, to nie wiadomo, jak się zachowa, nie wiadomo, czy tam przypadkiem nie będą chcieli robić jakichś czystek właśnie, jakichś badań, jakichś komisji. To tak niepewna sprawa, dlatego na pewno bractwo jest postrzegane jako niebezpieczne, powiedzmy, przez tego rodzaju skrzydło w Kościele. Wykorzystam tą okazję też tutaj, aby odpowiedzieć na kilka takich dosyć praktycznych zarzutów. To trochę tak w kontekście też tego wywiadu z arcybiskupem Lęgą pojawiły się takie zarzuty w komentarzach, że bractwo tak w praktyce, tak, to w ogóle nie angażuje się w życie Kościoła, tylko żyje sobie gdzieś tam właśnie na boczku, prowadząc swoje własne życie, i bractwo nie wysyła na przykład swoich wiernych, żeby oni organizowali gdzieś tam w parafiach msze trydenckie. A myślę, że warto tutaj kilka spraw wyjaśnić. A więc, bractwo jak najbardziej pragnie powrotu mszy trydenckiej i po prostu powrotu prawdziwego katolickiego nauczania do całego Kościoła. Natomiast drogę do tego celu trzeba wybierać bardzo roztropnie. I nieroztropnym byłoby teraz wysyłanie ludzi, którzy przychodzą do nas, którzy przecież potrzebują zdrowej nauki, którzy bardzo często nie są wcale uformowani właśnie po katolicku. Bardzo nieroztropnym byłoby wysyłać ich teraz gdzieś do jakiegokolwiek księdza, żeby oni tam wspólnie z nim organizowali takie duszpasterstwo tradycji. Jaką ja mam pewność, że ten ksiądz, który to duszpasterstwo im zorganizuje, nie będzie mówił kazań, które są wprost niekatolickie? Jaką ja mam pewność, że oni w tym duszpasterstwie nie będą mieli wciskane do głowy, że Sobór Watykański II to jest największe dobrodziejstwo i msza trydencka to jest wprawdzie ładna, ale pamiętajmy o tym, że Kościół się tak naprawdę zaczął właśnie po Soborze. Ja nie mam żadnej pewności, dlatego ja nie mogę w moim sumieniu tak po prostu wysyłać ludzi i teraz idźcie tam i organizujcie właśnie takie duszpasterstwa tradycji. Jak najbardziej jestem za tym, żeby powstawały takie punkty, gdzie msza święta będzie odprawiana. Jak najbardziej jestem za tym, żeby ludzie oddolnie w parafiach się organizowali. Natomiast ja, tych ludzi, którzy do mnie przychodzą, nie mogę wysłać, a tak po prostu, a idźcie tam, tam na pewno wszystko będzie w porządku. Nie, tam na pewno nie będzie wszystko w porządku, dlatego ja nie mogę tego zrobić. Natomiast gdy bractwo działa, bractwo zakłada nowe placówki, bractwo, gdy się rozwija, wtedy, jak pokazuje doświadczenie, wtedy powstają również różnego rodzaju właśnie takie indultowe czy quasi-indultowe środowiska tradycji.
W praktyce ponad 90% środowisk tradycji powstało jako reakcja biskupa lokalnego na to, że my gdzieś się sprowadziliśmy. I to są fakty niezaprzeczalne, tak? To znaczy, proszę sobie po kolei spojrzeć na te duszpasterstwa tradycji. Około 90% powstało właśnie jako reakcja na nasze pojawienie się. Są tacy ludzie w tych środowiskach indultowych, którzy twierdzą, że nie, tak naprawdę to gdyby nie bractwo, to byśmy się dużo szybciej rozwinęli, bo wtedy nie bylibyśmy kojarzeni z tym złym, schizmatyckim bractwem i wtedy to wszystko byłoby tak pięknie i wspaniale, biskupi by nas otwartymi rękami przyjmowali. Moim zdaniem jest to ekstremalnie naiwne. Moim zdaniem jest to fundamentalny błąd. W ogóle w ten sposób sytuacja nie wygląda. Od samego początku, od pierwszego indultu za czasów Jana Pawła II ewidentnie powstawały te duszpasterstwa tradycji jako reakcja, po to, żeby odciągnąć ludzi od bractwa, po to, żeby tych, którzy chcą te stare mszy, żeby oni nie szli przynajmniej do bractwa, żeby jak już muszą ją mieć, to żeby zostali przy parafii. Od samego początku na całym świecie tak to działa i takie duszpasterstwa tradycji, które powstają niezależnie od nas, nie jako reakcja na nasze pojawienie się, to są bardzo pojedyncze wypadki. To może się zdarzyć taki biskup, który czegoś takiego będzie chciał. Taki może się zdarzyć. Wystarczy, że biskup się zmieni i tak po 15 latach, 10 latach wszystko się sypie, bo to są pojedyncze wypadki, to są jakieś właśnie jacyś pojedynczy biskupi, którzy faktycznie mogą ewentualnie tego chcieć. Natomiast to oczywiście nie ma żadnych szans przetrwania. Właśnie jeśli bractwa nie ma, to kolejny biskup, który przyjdzie, po prostu to skasuje, bo uzna, że to dzieli parafię i dzieli wspólnoty i tak dalej. Natomiast jeśli my tam jesteśmy, my działamy i działamy prężnie, a to wtedy hierarchia kościelna boi się tego, że jak się takie rzeczy skasuje, to że ci ludzie przejdą do nas i dlatego pozwala im działać. A więc my jesteśmy jak najbardziej po prostu w ten sposób, że działamy, jesteśmy pewnym gwarantem przetrwania również tychże wspólnot. A więc jak najbardziej, niech takie wspólnoty powstają, niech w każdej parafii tacy ludzie się znajdą, organizują, niech księża uczą się odprawiać starą mszę świętą, ale myślę, że zupełnie logiczne jest, że my z naszej strony nie wysyłamy naszych wiernych do takich duszpasterstw, tak? Że my nie wysyłamy ich, żeby teraz idźcie tam, bo tam wszystko i tam organizujcie się z tym księdzem. Nie mamy żadnej pewności, że to nauczanie, które tam będzie, będzie katolickie. Ja jako kapłan mam obowiązek roztropnie wysyłać gdzieś wiernych. Jeśli kieruję kogoś tam, pójdź tam, zrób tam coś, no to ja muszę mieć pewność, że ten ksiądz, do którego wysyłam tych wiernych, faktycznie katolickie nauczanie przekazuje, a 90% księży tutaj w Polsce no będzie raczej przekonanych, że Sobór Watykański II to był świetny, że reformy są super i tak dalej, i tak dalej. Tak? I ja nie mogę w moim sumieniu po prostu ludzi na coś takiego wysyłać, do tego, do czegoś takiego zachęcać. Żeby było jasne, jak najbardziej chcę, żeby księża się uczyli, żeby uczyli się odprawiać przeświętą, żeby poznawali tradycje. Jak najbardziej staramy się to księżom umożliwić. Natomiast, żebyśmy my na wiernych wysłali, powiedzieli tak, ten ksiądz jest w porządku, idźcie do niego, no to naprawdę musimy mieć pewność, że taki ksiądz faktycznie nie tylko mszę świętą odprawiać potrafi, ale również zna teologię moralną i zna nauczanie Kościoła i faktycznie tym nauczaniem żyje, tego faktycznie naucza, a nie przekazuje taką naukę, która no, jest zmieszana gdzieś tam z niekatolickim nauczaniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.